kilka tysięcy złotych padło łupem złodziei, którzy zadziałali metodą na przebite koło. Do tego zdarzenia doszło 20 sierpnia w Bełchatowie. Sprawcy najprawdopodobniej najpierw wypatrzyli swoją potencjalną ofiarę, która pobierała sporą ilość gotówki w banku, a następnie przebili koło w pojeździe mężczyzny. Kiedy jazda samochodem była już niemożliwa, a 58-latek zatrzymał się, aby wymienić koło i zajął się tą wymianą, wówczas sprawcy z drugiej strony, podchodząc do pojazdu, wykradli saszetkę, w której znajdowały się pieniądze, dokumenty, a także karty płatnicze. Metoda ta na przebite koło nie jest dość popularna. W Bełchatowie pojawiła się pierwszy raz w tym roku. Natomiast jest to metoda, która działa zawsze, gdzie sprawcy działają zawsze w ten sam sposób. Najpierw wypatrują swoją potencjalną ofiarę, która pobiera pieniądze w banku, następnie przebijają koło w pojeździe, a kiedy osoba jest zajęta wymianą, naprawą pojazdu, zazwyczaj się nie zamyka drzwi. Sprawcy wykorzystują ten moment, kradną pieniądze i odjeżdżają. Policja prowadzi, wszczęła w tej sprawie dochodzenie i poszukuje sprawców. Natomiast ja pragnę zaapelować o wyjątkową ostrożność i czujność przy tego typu zdarzeniach. Jeśli wymieniamy już to koło, pamiętajmy o tym, aby zamknąć drzwi. Natomiast jeśli w kole znajduje się jakiś ostry przedmiot, należy o tym natychmiast powiadomić policję.